Podobno z wszystkich operacji najbardziej bolesna jest ta przeprowadzana na otwartym portfelu. Mogły się o tym przekonać władze Rosji, a także liczna rzesza rosyjskich oligarchów. Zapach forsy. Ależ będzie boleć, gdy w szybkim terminie przekażą aktywa ruskie Ukrainie. Forsę spółek z Rosji, oligarchów, szmalec, na nich się rozpędzi ukraiński walec. Za wille, za jachty, kochane klejnoty będą nowe czołgi, drony, samoloty. Zapłacą za wojnę, za piekło na ziemi, wszak grab zagrabione polecał sam Lenin. I będą się pocić krezusi obficie, bo pieniądz nie śmierdzi, lecz jego właściciel.